Witam Was wszystkich serdecznie w czwartek 19 stycznia. Robię to słowami, które czytam z Księgi Hioba z rozdziału 28. On patrzy na krańce ziemi i widzi wszystko, co jest pod niebem. I drugi tekst z Ewangelii Mateusza z rozdziału 18. Nie jest wolą Ojca Waszego, który jest w niebie, aby zginął jeden z tych małych. Oba teksty się dopełniają. Pan Bóg patrzy na krańce ziemi i widzi wszystko, co jest pod niebem. To jest przekonanie Hioba. Jestem przekonany, że to jest również przekonanie wielu z nas, że Pan Bóg patrzy na krańce ziemi i widzi wszystko, co się dzieje. Oczywiście chcielibyśmy, żeby różne rzeczy się nie działy. Niekiedy pytamy, dlaczego, jeżeli Pan Bóg widzi, to pozwala, to dopuszcza. Dlaczego dzieją się rzeczy tak straszne, tak okropne? Dlaczego jesteśmy w taki sposób zdeterminowani pewnymi sprawami, pewnymi rzeczami? Ale Pan Bóg patrzy, patrzy i widzi. Hasłem roku, który rozpoczęliśmy, są słowa z pierwszej Księgi Mojżeszowej, z rozdziału 16. Tyś Bóg, który mnie widzi. A więc Pan Bóg nie jest tylko tym, który patrzy, ale jest również tym, który widzi. Co to znaczy? To znaczy, że Pan Bóg interweniuje zbawczo w naszą codzienność. To znaczy, że nie jesteśmy sami. To znaczy, że Pan Bóg patrzy na nas, żebyśmy nie zbłądzili. Patrzy na nas, żeby ciągle wskazywać nam drogę, żeby zawracać nas z naszych złych, błędnych ścieżek. Bo nie jest Jego wolą, aby zginął chociażby ten najmniejszy. A więc wolą Bożą jest to, żebyśmy wszyscy odnaleźli do Niego drogę. Wolą Bożą jest to, żebyśmy wszyscy do Niego przyszli. Żebyśmy wszyscy chcieli czerpać radość z tego, że On jest, że On patrzy na krańce ziemi i widzi mnie, mnie, pojedynczego człowieka, bo jestem dla Niego ważny, bo jestem dla Niego wyjątkowy, bo ukochał mnie, bo oddał za mnie swoje życie. Dlatego to, że Pan Bóg patrzy i widzi, nie jest dla nas jakąś karą. Bóg nie jest również podglądaczem, ale jest tym, który patrzy, żeby nas ostrzegać, żeby nas przestrzegać przed tymi złymi drogami, przed tymi złymi wyborami. Patrzy, żebyśmy nie weszli na ścieżkę co do wyboru, której będziemy bardzo żałowali. Jeszcze raz powtórzę. Taka jest wola naszego niebiańskiego Ojca, aby nikt z nas nie zginął, a więc żebyśmy wszyscy byli zbawieni. Pozwólmy prowadzić się Panu Bogu. Pozwólmy prowadzić się Jego ojcowskiemu, kochającemu spojrzeniu. Dobrego dnia wszystkim Wam, moi kochani, życzę.